Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem o kilku zaawansowanych systemach stosowanych w maszynach rolniczych. Zdradzę, w jaki sposób uzyskać lekkość prowadzenia agrobiznesu pod kątem finansowym. Na koniec opowiem o ciągniku rolniczym John Deere oraz ładowarce teleskopowej JCB. Zapraszam! Większość z nas słyszała o prowadzeniu równoległym, do którego nawiązywałem już w poprzednich filmach. Jest to system, który bez wątpienia rewolucjonizuje rolnictwo. Dodatkowo przy nim dostępne są równie ciekawe systemy, o których już nie każdy z nas wie. System prowadzenia równoległego jest wspaniałym wynalazkiem, ponieważ kieruje naszą maszyną po odpowiednio wyznaczonej ścieżce. Gdy dojeżdżamy do uwrocia, inny system może kontrolować zawracanie, zarządzać wszystkimi funkcjami ciągnika oraz narzędzia. Może objąć zmianę prędkości jazdy, włączenie WOM oraz podnoszenie i opuszczanie przednich i tylnych podnośników w najbardziej odpowiednim momencie i miejscu na polu. Może kierować za nas na każdym uwrociu. Istnieją systemy koordynujące pracę kilku maszyn na polu. Czekający na brzegu pola operator ciągnika widzi poziom wypełnienia zbiorników na ziarno we wszystkich kombajnach pracujących na polu. Możliwe jest automatyczne podążanie ciągnika za kombajnem podczas rozładunku oraz utrzymywanie stałej odległości, by zapewnić równomierne zapełnienie przyczepy. Istnieją czujniki bliskiej podczerwieni, które mogą przekazywać w czasie rzeczywistym informacje o zawartości azotu, fosforu, potasu, amoniaku oraz masy suchej do komputera, który na przykład zastosuje większą dawkę gnojowicy w terenie, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na minerały. Każdy z tych systemów niesie za sobą ogromne korzyści. Główne z nich to komfort, wydajność i przede wszystkim oszczędność pieniędzy. Podobnie korzystnym rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny banku BGŻ BNP Paribas, który jest w stanie połączyć nawet kilka naszych dotychczasowych zobowiązań w jedną, lżejszą do spłaty ratę. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na stronę bgzbnpparibas.pl i przejdźcie do zakładki Rolnicy. Dokładny link do tego miejsca umieściłem w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do prezentacji maszyn. Siedzę w John Deere 7230R. Jest to generacja produkowana w latach 2011-2013. W tej serii oferowane również były modele 7200R, 7215R, 7260R i 7280R. Ten egzemplarz, czyli 7230R, oferuje moc maksymalną 253 koni mechanicznych bez systemu dodatkowego. Systemem, który udostępnia nam dodatkową moc, mamy aż 264 konie mocy maksymalnej przy 1900 obrotach na minutę. Czyli 264 konie mechaniczne dostępne w tym egzemplarzu z silnika 9-litrowego, 6-cylindrowego, turbo doładowanego z interkulerem. Podłokietnik Command Arm, wyświetlacz Command Center. Mamy przekładnię 20x20, czyli 20 biegów do przodu, 20 do tyłu. Pełen power shift, zmieniane bezsprzęgłowo. Ustawianie prędkości, tutaj pokrętłem. Funkcja auto, gdzie komputer będzie czuwał nad zmianami konkretnych kolejnych przełożeń. 5 zakresów, ABC oddzielnie oraz BCDE w jednym przycisku, gdzie służy nam ten zakres do transportu. Na każdym zakresie, na przykład A, mamy 4 biegi pod obciążeniem, które zmieniamy tą dźwignią posuwającą do przodu oraz do tyłu. Podnośnik tylny, podnośnik przedni, tutaj wyjścia hydrauliczne, jak widzimy 3/4, które jest podłączone pod przednie wyjścia. Sterowanie podnośnikiem, tutaj jakby ustawienia podnośnika. Litery do wywoływania konkretnych funkcji w Command Center. Mamy multimedia, tutaj do radia, sterowanie ogrzewaniem nadmuchem, załączanie przedniego napędu. Siedzę w ładowarce JCB 536/60 Agri. Jest to ładowarka z wysięgnikiem 6,2 metra. Jest w stanie unieść maksymalnie 3600 kg. Na maksymalnym wysunięciu teleskopu uniesie 1500 kg. Silnik w tej ładowarce jest to 4-cylindrowy, 4,4 litra silnik JCB o mocy maksymalnej 109 koni mechanicznych. I możemy zacząć
i możemy zacząć obsługiwać podnośnik na dół. Wysuwamy teleskop, oczywiście w przycisku jest potencjometr, jeśli lekko naciskamy, teleskop wysuwa się powoli, gdy bardziej szybciej. Na tej pozycji końcowej ładowarka jest w stanie unieść 1500 kg, na wsuniętym 3600. Podnosimy do góry, widzimy, że narzędzie będzie się poziomować do samego końca. Opuszczamy, jednocześnie wsuwamy. Obsługa wysypu prawo-lewo. Włączanie kierunku jazdy, tak jak mówiłem, joystickiem od spodu możemy przycisnąć, włączyć kierunek jazdy do przodu. Zmienimy na jedynkę, dwójkę, trójkę, tymi przyciskami możemy zmieniać. Obie osie skręcają jednocześnie, co daje nam mały promień zawracania. Możemy przełączyć tryb jazdy na skręcanie tylko przednimi kołami. Musimy wyprostować koła, aby zaczęło to działać. I teraz, gdy przemieszczamy się po drogach, skręcamy tylko przednimi kołami. Możemy oczywiście zmienić ten tryb na trzeci, tak zwany psi chód. Również prostujemy koła. I teraz widać, że jedziemy bokiem. Sim, rodem.